99. Dobra, to może jeszcze tą planszę zrobimy sobie. Żeby nie było. Żeby nie było, że jest bardzo miło. Ale nie, no powiem wam szczerze, że naprawdę, kurde, tamta runda bonusowa to naprawdę był jakiś absurd, która była przed chwilą, nie? To był naprawdę totalny absurd za dzieciaka dla mnie. I szczerze powiedziawszy, nie wiem nawet, jak ja mogę to inaczej skomentować. Bo tyle potu, łez i krwi się przelało na tych rundach bonusowych, że to jest naprawdę przegięcie pały, nie? Ale myślę, że tą planszę sobie też w miarę szybko zrobimy. Co do tej planszy, to pamiętam, że nie udało mi się jednej monety zebrać tutaj. To pamiętam doskonale i mam nadzieję, że to się nie będzie powtórka z rozrywki w tej planszy. Bo byłoby naprawdę bardzo niemiłe, jakby się okazało, żebym gdzieś zgubił monetę i bym nie mógł jej znaleźć. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Liczę przynajmniej na to. Na razie idzie nam w miarę dobrze. I tak też niech pozostanie, zaraz będzie godzina nagrania. Więc będzie idealnie, bo mamy kolejną sesję przygotowaną sobie już z Alladyna. Myślę, że do końca tego roku sobie skończymy na luzie tę gierkę i... I przy okazji, no wiecie, o co chodzi. W końcu uda mi się ją ukończyć na kanale. Zacząć i ukończyć. Dobra, tutaj wspinaliśmy się po łańcuchach. To troszeczkę mi przypomina ten poziom Abu, tylko że z perspektywy Alladyna i troszeczkę bardziej zmodyfikowany. Nie wiem, czy wam też się tak wydaje. Tej małpki Abu oczywiście. Dobra, zabraliśmy klucz i na co nam ten klucz? 1 na 2, dobra. Nie wiem, czy tam z tyłu się coś odblokowało, czy tutaj bardziej. A, tutaj. Ale tutaj gra ma ścinki, ja pierdzielę. Masakra. Masakra. Kurcze pieczone. I te szkieletory, kurde. One... O kurde! One są żywe! A gdy graliśmy Abu, to one nie były żywe. Jezus Maria! Ej, nie pamiętałem, że one ożywały. Myślałem, że one bardziej jako tło robią. No. Skok. Nieudany zresztą. Dobra. I hop do góry. Dar tam. Ajajajajaj, niedobrze. Dobra, teraz się udało. Teraz mam nadzieję, że też doskoczymy. Żeby przypału nie było. Ta jest, udało się. Dobra, udało się doskoczyć elegancko. O, teraz tutaj ładnie tego uniknąłem, więc jestem, kurde, dodatkowy pasek zdrowia do przodu, ale tu już niekoniecznie. I lecimy w dół. Lecimy w dół rozpieprzyć, kurde, aligatora. Dobra. Nara, gościu. Co z tego, że on już dawno dedł, ale ja dopiero teraz do niego powiedziałem nara. Trochę tam sobie życia mamy. 6 główek zdrowia mieliśmy, 9. Nie wiem, czy w ogóle 9 to jest maksymalna ilość w tej gierce? Chyba tak. Nie pamiętam w ogóle, ile było maksymalnie. Wydawało mi się, że było więcej zawsze. Ale no, mogłem się pomylić. A może na emulatorze jest taki glitch, że jest tylko do 9. Nie pamiętam, tutaj niestety wam nie powiem, bo nie pamiętam, ile można było mieć maksymalnie żyć. Dobra. O, elegancko. To brakuje nam tak, jednej monety i jednego klejnocika czerwonego. Czasami lubię sobie tak podskoczyć, bo twórcy w takich grach właśnie lubią często pochować w takich miejscach te red gemy lub ogólnie klejnoty lub znajdźki,
I później się chłop dziwi, że na przykład zapomniał gdzieś, nie? O, tego nie lubiłem bardzo w tym Crashu The Wrath of Cortex. W poziomie The Gauntlet. Dobra, i teraz któryś z nich da Red Gema. Tu dostaliśmy soczek. Znaczy napój. A ten z kolei dał monety. Dobra, to mi się trochę nie podoba, szczególnie, że mamy 70, więc brakuje nam 29. I jednego Red Gema. O! Aha! Takie buty! Tu jest przecież tu są platformy ruchome. Dobra. Skok, skok, skok. Jedziemy. Dokładnie tak. Dobra, znowu się wyleczymy. Może teraz te szkieletory dadzą nam Red Gema. Albo ta waza prędzej nam da. Tak jest. Za wazą kryją się klejnoty. Dobra, no to klejnoty i te tokeny mamy zebrane, więc teraz wypadałoby te coinsy zebrać do końca. I będzie git. Dobra. Skok, skok, skok. Nie, ale tu chyba powinno być dobrze. Czyli prawdopodobnie za dzieciaka musiałem ominąć jednego ze szkieletorów. Dlaczego na przykład mi zabrakło tej jednej monety, no nie? Bo myślę, że już to się nie powtórzy. Raczej będę miał wszystko zebrane. Chyba. Chyba. Tak mi się wydaje. 96. Kurde. Boję się przekraczać to miejsce. Boję się tą czerni przekraczać. Kurde. Dobra. Już wiem, jaką monetę zawsze omijałem. Dobra, 100% jest. Kolejny poziom bardzo fajnie zrobiony na 100%. Bardzo ładnie zrobiony. Nie bardzo fajnie, tylko bardzo ładnie zrobiony. 11 przeciwników. 99 coinsów. Oraz 2 genie tokeny. Dobra, elegancko został zrobiony poziom. Po raz kolejny. Dobra, no to zobaczymy, co teraz nam się wylosuje. Uuu, coś niesymetrycznego weszło. W sensie coś nie... parzystego weszło, bo dwie mordy Jima i jedna lampa, no nie? O, znowu to samo. Znowu, kurde, to samo. Teraz już gierka nie jest taka hojna, żeby nas tutaj, nie wiem, coś fajnego dać. Uuu, znowu coś będziemy mieli. Dobra, to znamy już, kurde. Nie będę tego słuchał, bo my to już słyszeliśmy multum razy. Ale to już jest ta sama runda bonusowa, co robiliśmy. No pewnie, że tak. Lol. Czy to jest to samo, co już mieliśmy w pierwszym odcinku? Ej. Dobra, to ja to edytuję. Widzimy się na końcu w takim razie, bo my już znamy schemat tej rundy bonusowej. Szósty Blue Genie Gem. Kurde. To jest... Okej. Myślałem, że to coś nowego będzie. A tu jednak nie. Peszek, że tak powiem. Żeli popą, żeli popą. Mhm, save complete, elegancko. Co to będzie? Return to the palace. Powrót do pałacu. Okej, to będzie nowy poziom. Tak jest. My sobie ten poziom zostawimy na kiedy indziej. Zostawimy sobie go na następny razik. Tak w ogóle wygląda nasza mapa obecnie. Zobaczmy sobie, mamy tutaj 46x46, 25x25. Tu mamy 2x3. Cholerny Red Gem, którego widzieliście, a nie udało mi się go zebrać. I co, teraz zostaje nam Return to the Palace i pozostałe poziomy, które tutaj na nas czekają. Tak więc... Co ja tu mogę więcej powiedzieć? To by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię, jak i tę sesję. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to łapeczka w górę, subskrypcja po więcej, z dzwoneczkiem oczywiście, byś otrzymywał powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami.
Gorąco zachęcam na wbicie na moje socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, ponieważ tam również informuję Was o odcinkach, jeżeli nie dostaliście powiadomienia na YouTubie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Aladdin, Inna Syrah's Revenge i nie tylko. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia, na razie i cześć!